Psy z Ukrainy, zwierzęta z Ukrainy przyjeżdżają do nas cały czas, no i po odpowiednim przystosowaniu są gotowe do adopcji. I tak jest właśnie z Maszą, która jest dzisiaj u nas i Masza, jak widać, wspaniale dogaduje się z innymi psami. Masza była chora, ale w tej chwili jest okazem zdrowia. Co możemy więcej powiedzieć o Maszy? Masza jest cudownym, wspaniałym psem, przede wszystkim do przytulania. Wszystkie komendy po polsku już rozumie, trzyma się blisko człowieka. No to jest pies po prostu, który jak rodzina otrzyma tego psa, aby adoptuje Maszę, to po prostu zyska przyjaciela na całe życie, bo no taka właśnie jest Masza, oddana, dobra, wierna i pilnująca się bardzo. Czy Masza ma już wszystkie szczepienia i czy jest całkowicie zdrowa? Nie zrozumiem, gotowa do adopcji. Jest gotowa do adopcji, jeszcze parę szczepienią czeka w systemie tym szczepień. Czekają również jeszcze kastracje, ale musieliśmy odczekać chwilę po chorobie, którą Masza przeszła, kiedy tutaj do nas przyjechała, żeby była w pełni siły żeby jak najszybciej wróciła do zdrowia po właśnie zabiegu kastracyjnym. Rozumiem, że Masza chwilowo w domu tymczasowym u ciebie mieszka, nie dość, że z przepięknym Dino, to jeszcze mieszka z Kotem. Z Kotem? No, z Kotem się bardzo lubią, wąchają się noskami, liżą się wzajemnie. No, Masza w ogóle nie ma problemu z innymi pieskami, uwielbia biegać, uwielbia wodę. Teraz widzę, że i nawet kamerę. No, po prostu jest wspaniałym, empatycznym, no takim po prostu kochanym psem. W sprawie adopcji pod jaki numer telefonu dzwoni? 607-299-566. Polecamy Maszę do adopcji, piękną krasawicę, która przyjechała do nas z Ukrainy i jak widać jest bardzo pozytywnie nastawiona do całego świata, czyli wiosenne spacery mogą być czystą przyjemnością razem z Maszą.